Witam wszystkich w pierwszym odcinku serii filmów przygotowanych z myślą o uczniach szkoły średniej. Jak sama nazwa kanału wskazuje, zajmę się w nich opisywaniem fizyki. Postaram się opowiadać wam te zagadnienia w taki sposób, byście nie mieli problemów z ich zrozumieniem. Może zacznijmy od tego, czym zajmuje się fizyka w szkole? Musicie wiedzieć, że fizyka zajmuje się głównie doświadczeniami. Fizyka to taka nauka, która próbuje opisać otaczającą rzeczywistość pewnymi zależnościami. Zjawiska stara się opisywać w sposób ilościowy za pomocą prawideł, które matematycznie wiążą ze sobą wielkości fizyczne. Znaczy to mniej więcej tyle że jak fizyk zobaczy staczający się samochód z górki i uderzający winny, to nie powie A, Ale urwał! Tylko sprawdzi, kąt nachylenia tej górki, pokonany przez samochód dystans i obliczy, że jeden samochód uderzył w rowerek z prędkością dajmy na to 4 metrów na sekundę. Fizyk w obliczeniach wykorzysta przy tym tak zwaną zasadę zachowania energii i oczywiście w pewnym przybliżeniu poda wynik, ale jednak powie coś więcej o zaistniałej sytuacji. Z uwagi na to, że fizyka jest nauką ścisłą, to nikt jej nie ogarnia, bo fizyka do tego opisu rzeczywistości potrzebuje aparatu matematycznego. Sami przecież wiecie, że matma jest trudna, a fizyka w liceum wykorzystuje wiele działów matematycznych, choćby funkcje liniowe i kwadratowe, funkcje trigonometryczne, nie wspominając już o biegłym rachowaniu na liczbach rzeczywistych albo wyrażeniach algebraicznych w równaniach i układach równań. Z uwagi na olbrzymie braki w wiedzy matematycznej, bardzo ciężko was do tej fizyki przekonać. No ale z drugiej strony co się dziwić? To tak jakbym dał niewidomemu rower i powiedziałby zjechał z górki w lesie. Raczej zachwycony tą jazdą nie będzie. Tak jak niewidome, taki i wy błądzicie często po omacku na tej fizyce. Nie martwcie się jednak. W moich filmach postaram się zachęcić was do tej dziedziny nauki poprzez różne doświadczenia. Jedno z nich właśnie możecie podziwiać. Jak wspomniałem wcześniej, na fizyce wykonujemy doświadczenia. Doświadczeniem nazywamy badanie jakiegoś zjawiska w ściśle określonych warunkach, stworzonych celowo i możliwych do powtórzenia. Oznacza to mniej więcej tyle, że aby przeprowadzić eksperyment, to dobrze jest wiedzieć, co chcemy zbadać. Musimy przy tym wiedzieć, jakie informacje z tego pomiaru chcemy zebrać oraz wiedzieć, jak je potem wykorzystać. Robienie czegoś na oślep to nie jest cecha prawdziwego fizyka, a co najwyżej myśliwego, który znowu kogoś postrzelił, bo myślał, że to dzik. Pomiar powinien być też możliwy do powtórzenia, a jeszcze lepiej, by powtórzenie takiego pomiaru dawało zbliżone do siebie rezultaty. Najczęściej do przeprowadzonych doświadczeń próbujemy dopasować jakiś model matematyczny opisujący badane zjawisko. Zazwyczaj, by uprościć ten model, zaniedbujemy niektóre zjawiska fizyczne występujące w tym doświadczeniu. Badając na przykład spadek swobodny piłki puszczonej z niewielkiej wysokości nad Ziemią, możemy zaniedbać opory powietrza i niejednorodności pola grawitacyjnego. Więcej o doświadczeniach, sposobach pomiaru, urządzeniach pomiarowych opowiem w przyszłych filmach. Mam nadzieję, że będziecie na nie czekać. Po dzisiejszym filmie powinniście wiedzieć, że fizyka to nauka, która stara się opisać zjawiska w sposób ilościowy za pomocą praw. Do opisu ilościowego potrzebujemy znajomości matematyki na poziomie ekspert. Ktoś, kto nie potrafi dodawać liczb do siebie, niech uczy się historii albo wosu. Może w ten sposób zostanie znanym politykiem i będzie zgarniał lepszy hajs niż fizyk. Fizyka wykonuje doświadczenia, czyli bada zjawiska w ściśle określonych warunkach. Eksperyment powinien być przy tym zaplanowany i możliwy do powtórzenia. Historia jednak zna takie przypadki, gdy lenistwo albo przypadkowe zrządzenie losu doprowadziło do nowych odkryć. Fizyka to w sumie spoko przedmiot w szkole, ale ograniczenie jej do rozwiązywania zadań, słabe umiejętności matematyczne uczniów czy brak doświadczeń albo przepisywanie podręczników zniechęca do jej nauki. Z uwagi na to, że w wielu szkołach fizyka prowadzona jest po macoszemu, zwłaszcza w klasach z fizyką podstawową, to postanowiłem zacząć nagrywać te filmy dla szkół średnich. Jeśli chcesz wesprzeć moje działania, to zapraszam do przeczytania informacji zamieszczonych pod filmem. Cześć!